witamy w grobowcu rodziny von Schlottenstein. Babcia! Babciu! Rydygier, mój przyjaciel wampir, to sztuka oparta na serii książek niemieckiej autorki Somers Bodenburg, opowiadających o przyjaźni chłopca z wampirem. Sztuki dla młodych i nieco starszych, dowcipem i humorem odczarowującej mroczny obraz księcia nocy. Babciu, ale powiedz, a dlaczego nie wyszłaś przez wrota? Tak zamierzała, ale mzemdlowa. A kiedy mi się ucknęło? Tak naprawdę ten tekst jest pisany troszeczkę jak farsa, więc to jest takie bardzo dynamiczne działanie. Opiera się na takich czasem bliskich kabaretowi jakichś gegach. No ale też ma jakieś trochę głębsze przesłanie. Przynajmniej myśmy starali się je wydobyć. Czyli raz, że ta przyjaźń, dwa, że jakaś walka z uprzedzeniami, że ktoś, kto jest wampirem, to nie musi być kimś złym w tym wypadku. Więc okazuje się, że te wampiry są całkiem sympatyczne i całkiem przyjazne i nie można się za bardzo tą etykietą wampira sugerować. Obok tytułowego Rydygiera i jego ciepłokrwistego przyjaciela na scenie pojawi się galeria ciekawych postaci. Jedną z nich jest hrabina Sabina von Schlottenstein. Bardzo ciekawa postać. Dla mnie jako dla aktorki to jest po prostu fantastyczna rola. Można tylko o takiej marzyć. Niezbyt duża, ale taka krwista. Myślę, że zapadnie widzom w pamięci. Hrabina ma straszyć czy bawić? No, trudne pytanie, bo jest to spektakl o wampirach, więc powinien być trochę straszny. No, ale ten spektakl jest o wampirach, które są wesołe, pogodne. Naprawdę nie ma się czego bać. Trzeba przyjść i zobaczyć po prostu. Straszliwość! O, babciu, babciu. Czyżbyście zamierzali zaglądzić mnie na śmierć? O, jeszcze parę minut opadłabym z wycieńczenia. Albo rozpadłabym się w próg. Sztuka łączy w sobie dwa światy, żywych i tych żywych inaczej. Świat ludzi oraz istot nadprzyrodzonych, pozwalając na zabawę widzom w różnym wieku. Tym powyżej 6 lat i powyżej lat 106. Premiera już w najbliższą niedzielę, 14 grudnia w Zdrojowym Teatrze Animacji o godzinie 16:00.